Here we are. Let's get that blindfold off you. Welcome to Bats HQ, Initiate. Kto jak kto, ale z komiksowych bohaterów Batman w branży rozrywkowej radzi sobie bardzo dobrze. Spider-Man gdzieś tam w pewnych kręgach żyje, tak samo jak Kapitan Ameryka, który doczekał się ostatnio nawet filmu. Natomiast o Supermanie już od dłuższego czasu nic nie słychać. Uniwersum Człowieka Nietoperza przeżywa swojego rodzaju renesans. Mroczny Rycerz z 2008 roku stał się jednym z najszybciej zarabiających filmów w historii tej branży. W tym samym roku ujrzeliśmy Gacka w wirtualnym świecie klocków Lego. Jednak dla nas, graczy hardcore, to rok 2009 stał się przełomowy. To właśnie wtedy pojawił się Batman Arkham Asylum, który podbił zarówno serca, jak i portfele użytkowników. Kilka tygodni temu swoją premierę miał Arkham City, które jest jeszcze lepsze od swojego poprzednika i walczy o mianę produkcji 2011. Skoro marka jest tak popularna, to dlaczego nie stworzyć czegoś nowego? Jednak nie konkurującego bezpośrednio z dziełami Rocksteady. Gotham City Impostors to satyra potyczek naszego bohatera z jego odwiecznym wrogiem, Jokerem. A to wszystko w konwencji sieciowej strzelaniny. Jednak na wstępie trzeba zaznaczyć, że gra stylistycznie jest komiczna i naśmiewa się z tak zwanych samozwańczych bohaterów. Coś na wzór filmu Kick-Ass. Ostatnio miały miejsce zamknięte beta testy na konsolach, a jako że udało nam się dostać klucz, to możemy co nieco powiedzieć na ten temat. Na samym początku trzeba wspomnieć o dosyć ciekawym kreatorze naszego herosa. Do wyboru mamy postać Jokera albo Batmana, jednak ich ubiór nie ma nic wspólnego z tym, do czego zdążyliśmy już przywyknąć. Otrzymujemy 7 elementów wdzianka, a do każdego z nich jest od kilku do kilkunastu zwariowanych podelementów. Możemy wybrać maskę, buty, spodnie, logo na naszej koszulce i wiele innych. Jest tego sporo, aczkolwiek nie mamy początkowo zbytnio w czym wybierać, gdyż każdy element jest płatny w tak zwanym Costume Coins, które zdobywamy po zakończonym meczu. Oczywiście ich ilość jest zależna od tego, co udało nam się osiągnąć, ale ogólnie zbieranie ich nie jest zbyt skomplikowane. Oprócz tego decydujemy także o posturze bohatera. Mamy ich 5. Każda została podzielona na 3 cechy w 10-stopniowej skali. Siła, szybkość oraz walka wręcz. Do strzelania otrzymujemy podstawową broń, zapasową, support item oraz gadżet. Jednak od razu ostrzegam fanów realistycznych shooterów. Tutaj wszystko jest jedną wielką, zabawną satyrą. Nawet jak coś wygląda poważnie na pierwszy rzut oka, to takie nie jest. Uzbrojenie podzielone zostało na snajperki, ciężkie karabiny, średni kaliber, strzelby oraz wyrzutnie wszelkiej maści. Każda broń ma 5 statystyk rozpisanych w skali od 1 do 10. Dostaniemy także do wyboru sporo perków, aczkolwiek zgłębienie tego pozostawię każdemu z Was osobno. Wersja beta posiada jedynie 2 tryby oraz 2 mapy, jednak w pełnej wersji ma być tego zdecydowanie więcej. Udostępnione formy rozgrywki to Capture the Flag oraz coś na wzór Conquestu z Battlefielda zwanym tutaj Fumigation. Lokacje są przemyślane i pasują do zaproponowanego stylu zabawy, aczkolwiek ich minusem jest wielkość. Są zdecydowanie za małe. Punkty do przejęcia leżą zbyt blisko siebie, a do tego dzięki akcesoriom do przemieszczania się możemy w parę sekund znaleźć się po drugiej stronie mapy. Każdy z naszych bohaterów ma możliwość korzystania z trampolin przy budynkach, dzięki którym błyskawicznie wskoczymy na dach. Skorzystamy także z peleryny pozwalającej nam na krótkotrwały lot. Wrotek użyjemy do dalekich skoków, a także otrzymamy linkę z hakiem na wzór tej z Just Cause 2. Takich barierów jest dużo więcej i potrzeba czasu na odkrycie ich wszystkich. Sam gameplay jest bardzo dynamiczny i nie ma tutaj miejsca na zwolnienie akcji. Możliwość szybkiego przemieszczania się oraz ciasne mapki sprawiają, iż należy zapomnieć o ukrywaniu się tudzież kampieniu. Naszych przeciwników posłać do piachu możemy na 2 sposoby. Pierwszy, dużo bardziej skuteczny, polega na ataku z powietrza. W takiej sytuacji wystarczy jeden celny cios, aby zaliczyć fraga. Zaś jeśli zdecydujemy się na wymianę ognia, to musimy się przygotować na dłuższe starcie. W tym miejscu idealnie widać, jak wybór typu naszej postaci wpływa na rozgrywkę. Mniej zwinny mięśniak jest dużo bardziej wytrzymały, niżeli jego szybki, ale chudy kolega. Podczas zmagań od czasu do czasu na pole bitwy spadają prezenty, które mają na celu tymczasowe poprawienie naszych zdolności ofensywnych bądź obronnych. Gotham City Impostors ciężko jednoznacznie ocenić. Na pewno nie jest to gra dla każdego. Po pierwsze trzeba polubić taką stylistykę, model rozgrywki itd. Jeżeli komuś dobrze w czołgu z Battlefielda, to niech z niego nie wychodzi. Ten tytuł nie oferuje nic, czym mógłby przyciągnąć na dłużej. Jak dla mnie, produkt jest bardziej dla młodszego, casualowego odbiorcy, który chętnie wyszumi się w strzelaninie multiplayer z zabawną grafiką. Premiera już na dniach na platformy PC, PlayStation 3 oraz Xbox 360. Dzięki za uwagę, mówił dla Was Neox. Cześć!